Omawiając historię wojny polsko-bolszewickiej z lat 1919-1920, nie sposób nie sięgnąć do wcześniejszych wydarzeń, które są nierozłącznie związane z walką Polaków z bolszewikami, a mianowicie wydarzeniami, które już w 1917 roku były udziałem. Polaków zamieszkujących kresy Rzeczpospolitej, przede wszystkim polskiego ziemiaństwa. Mam tutaj na myśli wydarzenia, które w Rosji zapoczątkowały się wraz z rewolucją lutową 1917 roku, kiedy carat został obalony i wtedy w całym imperium, w całym państwie... Poczęła się agitacja bolszewicka. Rozmaite bandy agitatorów operowały nie tylko w miastach, ale również na wsiach, swoją agitacją dotykając ludność. Chłopską, co było szczególnie groźne, gdyż była ona podatna na tego rodzaju podżegania, i co właśnie następne miesiące bardzo dobitnie pokazały, że działalność tych agitatorów padła na podatny grunt, właśnie na terenach wiejskich, zamieszkałych przez ludność ruską, później zwaną. Ukraińską. Mam na myśli to, że w tamtym czasie dopiero rodziła się ta tożsamość ukraińska, więc tutaj będziemy mówili bardziej współcześnie mówili Polacy o Rusinach, tak? Określenie jako ukraińcy jest dopiero no, rodzi się to określenie. I właśnie w tym czasie to, że bolszewiccy podżegają nie tylko chłopów, ale również wojsko tak działają także w y, y, armii rosyjskiej y, y, i właśnie wtedy y, zrewoltowane, zbolszewiz zbolszewizowane oddziały y, zaczynają dokonywać pogromów na terenie y, Kijowszczyzny, Wschodniego Podola, Wschodniego Wołynia, czyli ogólnie rzecz biorąc y, tych kresowych ziem I Rzeczpospolitej, y, ziem Położonych na terytorium obecnej Ukrainy. Wydarzenia te były o tyle bolesne, że wiązały się z, ze zniszczeniem, całkowitym zaprzepaszczeniem dorobku kilku wieków, dorobku kilku wieków osiągnięć cywilizacyjnych Polaków zamieszkujących te ziemię, gdyż właśnie Polska. Arystokracja, polskie ziemiaństwo było, niepodzielnym, było niepodzielnymi panami tych terenów, mimo że przecież po rozbiorach przypadły one Imperium Rosyjskiemu. Owszem, Rosjanie prowadzili politykę antypolską, zwłaszcza wzmożoną po powstaniach. Przecież mieliśmy syłki na Sybir rusyfikację, natomiast własność prywatna, yy, ta wielka własność ziemska, ale i nie tylko, także i mniejsze majątki, tam jak najbardziej istniała. I yy, aż do yy, właśnie upadku caratu w 1917 roku na tych terenach, czyli mam tutaj na myśli dawne polskie województwa yy, przedrozbiorowe, yy, ale później, później, później jako gubernie wołyńska, kijowska, podolska, yy, jak najbardziej tam polska własność prywatna istniała, dopiero właśnie rok 1917 przyniósł jej zakwestionowanie. Oczywiście już wcześniej w związku z wydarzeniami wojennymi były pewne niepokoje, natomiast rok 1917 przyniósł właśnie te wydarzenia, które oznaczały początek końca. Polskiego ziemiaństwa na tamtych ziemiach, właśnie owej pożogi. Określenie to było powszechnie stosowane w tamtych czasach, rozprowagowała je w polskiej literaturze, w polskiej historii właśnie Zofia Kozak-Szczucka. Do jej pracy będę się za chwilę odwoływał kilkukrotnie. Natomiast yy, to był początek końca, ten rok 1917, aż do roku 1918 19 yy, tak naprawdę to już dokorywały zgliszcza. Yy, najwięcej rozgrabiono rozgromiono tych dworów, pałaców właśnie w roku 1917. Yy, pod, yy, to było... Apogeum, natomiast późniejsze lata stanowiły dokonanie, epilog tych wszystkich zniszczeń. Oczywiście też patrząc na genezę tych wydarzeń, ja tutaj wspomniałem o tych agitatorach bolszewickich, i wspomniałem, że ta ich agitacja padła na grunt podatny. No dlaczego podatny? Ponieważ państwo rosyjskie znajdowało się. W katastroficznym położeniu gospodarczym. Sytuacja na froncie była zła, czyli to zarówno się przekładało na postawy wśród żołnierzy, tak? to, że oddziały były podatne na bolszewicką propagandę, jak również przekładało się to na podatność mas chłopskich. Biednych, często wygłodniałych, cierpiących na skutek dolegliwości wojennych, właśnie na tą bolszewicką propagandę. Co jest bardzo interesujące, Zofia Kosak-Szczucka, o której też powiem kilka słów, zwracać będzie uwagę także na inne podłoża tej sytuacji. Mianowicie ona w swojej. Pracy w swoim dziele pożoga, której akcja toczy się od roku 17 do 19 właśnie na Wołyniu, jest to powieść autobiograficzna, oparta na jej własnych przeżyciach, w tamtym czasie na tamtych ziemiach, natomiast ona zwraca w tej powieści uwagę także na pewne aspekty historiozoficzne. To znaczy, patrzy na te wszystkie wydarzenia nieco szerzej. Z uwzględnieniem pewnego procesu historycznego. Czyli zastanawia się nad sensownością rewolucji. Dlaczego ona tak, a nie inaczej zachodzi? Nad tym etosem polskiego ziemiaństwa, nad tą misją cywilizacyjną, a także zadaje sobie pytanie o genezę takiego, a nie innego zachowania tego ruskiego, ukraińskiego chłopstwa. I właśnie opisując Rusinów, pisze w ten sposób. Lud ten nad wszystko inne siłę fizyczną ceniący, pobłażaniem gardził jako dowodem słabości. Surowość uznawał, a za niesprawiedliwość mścił się zaciekle i strasznie. Skryty i chytry, trudny do poznania i przyswojenia, niezmiernie rzadko dno swej myśli zdradzający, przeto pozornie uchodzący za fałszywy. Posiadał wyjątkowe zdolności umysłowe, oczekując tylko pobudzenia. Zdolny do najbardziej krańcowych przejawów cnoty i zbrodni. Nienawiści lub zasługi. Był przy tym, niestety, opłakanie niekulturalne i ciemne. Krew tatarska, której sporą domieszkę otrzymał, dała mu w spadku zamiłowanie łupieszcze, tchórzowską odwagę pobratymca Wilka, sąsiada z bliskiego lasu i chęć niszczycielską, która w przyszłości, umiejętnie rozbudzona, miała wybuchnąć pożarem, tłumiąc wszelkie inne czynniki psychiczne. Tutaj Kozak Szczuka, można powiedzieć dokonuje takiego pewnego portretu psychologicznego tych mas ruskich, ukraińskich, zwracając właśnie także na uwagę na ich charakter, a także na te pewne zaszłości historyczne. To mamy ten, tą wzmiankę o krwi tatarskiej. W innych miejscach będzie się odwoływa, odwoływała do, trady, do tradycji hajdamackich. No bo w istocie, no nie sposób y, takiej pewnej analogii historycznej nie dostrzec. To znaczy, mamy tutaj właśnie y, Tą dalszą, wcześniejszą historię ziem kresowych, gdzie tatarzy y, dokonywali pogromów y, mordów na tych terenach. Y, w istocie y, powodując także to, że y, ta ich krew, jak to napisze tatarska, mieszała się z, y, z, z krwią tamtych y, Lud, tamtych ludów, rusinów, poprzez po prostu to, że oni gwałcili na potęgę. Dalej jest kwestia powstań kozackich, tego co wtedy w XVII wieku kozacy w serii tych powstań robili i jak bardzo dali się wyznaki znaki polskiej szlachcie, duchowieństwu. Dalej mamy hajdamaczyznę, gontę, żeleźniak XVIII wiek. No i właśnie wreszcie teraz ten już wiek 20, te lata 1917-19. Kozak Sztucka po prostu patrząc na historię jako na pewien proces dostrzegała te prawidłowości, że nie tylko ona, nie tylko ona tam w tamtym czasie będę wspominał także o innych pisarkach, o innych autorach piszących nad tematy, którzy tam mieszkali, wywodzili się z polskiego ziemiaństwa i odnosili się w sposób Niejako osobiste, autobiograficzne, jednak właśnie przez to wartościowe, ponieważ sami byli nocznymi świadkami tamtych wydarzeń i w bardzo podobny sposób właśnie charakteryzowali te postawy ruskiego, ukraińskiego chłopstwa i dopatrywali się genezy, czyli lud taki nieco ospały, jednak gdzieś w nim tliła się ta iskra właśnie grabieży, mordów. Ym, Pożogi, która właśnie umiejętnie podsycona przez bolszewickich agitatorów wybuchła ze zdwojoną siłą i tak naprawdę dokonała tej wielkiej pożogi tych terenów. Jeżeli chodzi jeszcze o samą Zofię Kosak-Szczucką, ona się urodziła w 1889 roku na Lubelszczycie, natomiast jej ojciec Tadeusz Kosak był dzierżawcą majątku z na właśnie na Wołyniu, który to majątek dzierżawił od wielkiego posiadacza w tamtych stronach, czyli hrabiego Józefa Potockiego, który siedzibę, centrum swoich dóbr miał w Antoninach. O Antoninach jeszcze będę wspominał. No i właśnie tam kozak zaczął gospodarować. Mężem Zofii Kosakówny stał się Stefan Szczucki, który, którego poślubiła w 1915 roku, a był on administratorem pobliskiej Nowosielicy. Po prostu mieszkał po sąsiedzku od Kosaków. No, również to były oczywiście dobra należące do Potockich. Tak? I od tamtego czasu, od 1915 roku, Zofia, wtedy już Szczucka, mieszkała w. Nowosilicy. Tam mieliśmy piękny neogotycki pałac, który należał właśnie do Potockich, a gospodarowali wtedy w nim Szczuccy. Tam rodzą się synowie Zofii i Stefana, czyli Juliusz i Tadeusz. No i właśnie tam będzie się działa yy, duża część wydarzeń opisanych potem w porządze, yy, w tej właśnie powieści, do której się teraz odwołuję i którą omawiam. Jeśli chodzi o wydarzenie z 1917 roku opisanych w tej książce, Kozak-Szczucka wychodzi od wiosny, kiedy rysuje ten cały klimat ówczesnych Rosji, tych przemian politycznych, a także charakteryzuje tło społeczne tych ziem, czyli opisuje zarówno polskie ziemiaństwo, ruskie chłopstwo, już o czym wspomniałem, także... Udział Rosjan, kwestia tych, y, tych zbolszewizowanych band żołnierskich. Y, I tutaj y, istotna jest kwestia tego, jak ona patrzy y, na ten proces historyczny. Y, jest interesująca kwestia, zarówno opisu y, tych pierwszych przejawów działalności agitatorów. Tutaj też cytat. Pamiętam owe pierwsze dni marcowe 1917 roku. Zabłoconą i niechlujną ulicą Starokonstantynowa przyciągał pierwszy pochód wolnościowy. Składał się on z kilkunastu uczniów i kilkudziesięciu Żydów i Żydówek. Na czele, pod sporządzonym ad hoc z czerwonej pierzyny sztandarem, biegł z, płomie z płomieniami w oczach sędzia miejscowy. Suchy, drobny staruszek, wieczny marzyciel i lewicowiec, latami prześladowany przez rząd Carski, ten sam rząd, którego pogrzeb w owym dniu się święcił. Pochód bohatersko brnął przez grząskie błoto, śpiewając fałszywie i jeszcze niewprawnie podnieść się ludu roboczy. Z okna Towarzystwa Rolniczego powiatowy marszałek szlachty, Szumatow. Młody, zdolny dyplomata machał ku niemu batystową chusteczką, ruchem pełnym wytwornej kurtuazji. Na chodnikach stali nieruchomo chłopi. Z niemożliwym do oddania wyrazem ironii i lekceważenia patrzyli na czerwony symbol rewolucji i rozkrzyczanych Żydziaków. Przechodząc mimo, zamieniliśmy z nimi powitania i uwagi o niebywałym znaczeniu. Dalej potem będzie opisywała. Jak to usuwano carskie portrety, jak właśnie ci agitatorzy podsycali u chłopstwa początkowo nieprzychylnemu, właśnie patrzące lekceważąco na tych agitatorów, gód ziemi. Tak? To, to było to hasło Ziemia, Ziemia, Ziemia należy do obszarników, do wielkich posiadaczy, do panów polskich. No i potem będziemy mieli to hasło Rizat Lachiv, tak? Rżnąć Lachów, Rizat panów, rżnąć panów i odbierać właśnie im Ziemię. To, jakby, to było jedno z tych haseł bolszewickich agitatorów, które bardzo padło na e, podatny grunt u chłopstwa. E, innym aspektem e, tego wszystkiego jest. E, ta atmosfera y, wtedy w Nowosielicy którą oddaje Kozak Sztutska jako świadomość tego że stary świat się nieuchronnie kończy a rozpoczyna się właśnie ta czarna ciemna nieznana pożoga która wszystko rozwali opisuje to w ten sposób tutaj jest taki rys y, jak już są w tym pałacu y, Wieczorem zasuwane są do niego sztaby, nie otwierano już ich pod żadnym pozorem, aby właśnie uniknąć napadu tych zrewoltowanych band żołnierskich. No i ona opisuje, że tutaj wychodzi pewnie z mężem na taras, pałacowy, obserwuje piękno przyrody i teraz jest ten symptomatyczny opis. Cisza panowała głęboka, przerywana tylko hukaniem psów po starych. Drzewach. Było w tej cichości coś naprężonego, jakieś duszne oczekiwanie, niby pierwsze akordy wstępu do romantycznej ballady pełnej powieści o zbrodniach i strachach. Chwilami napięcie oczekiwania było tak mocne, piękno całości tak dramatyczne, że człowiek z filisterskim uczuciem trwogi wstawałby wrócić do zadzisznego pokoju o starannie spuszczonych roletach, gdzie dzieci maleńkie spokojnie i przytulnie spały w swych białych łóżeczkach. Lecz zaledwie tam się weszło, znów ogarniało pragnienie powrotu na taras. Aby nie stracić chwil, może ostatnich. Jak patrząc na ginące jesienne motyle, wie się, że one są już ostatnimi, tak my, przeżywając ostatnie dni ciszy, odczuwaliśmy ich kruchą nietrwałość. Każdy z baśniowych wieczorów na księżycowym tarasie zdawał się być wykradziony siłę złej i ślepej, która, stojąc za wrotami, Wyciągała ku nam nieubłagane swe dłonie, i czekała przez Boga naznaczonej chwili, kiedy wolno jej będzie wrota otworzyć, wejść w dom i w proch go rozrzucić. Czyli Kozak Sztucka postrzega rewolucję jako właśnie tą pewną nieokiełznaną siłę historii, która w tym momencie, kiedy Bóg zezwoli na ten dopust, wejdzie w dom, otworzy wrota. I w proch ten dom rozwali. I tak w istocie się stało z większością polskich pałaców, dworów, folwarków na Podolu, Kijowszczyźnie i Wołyniu w tamtym okresie. Takim symptomatycznym pierwszym zdarzeniem na masową skalę był rajd zbolszewizowanego drugiego Korpusu Gwardii Armii Rosyjskiej. Korpus był na tyle już zdemoralizowany tą bolszewicką agitacją, że ruszając we wrześniu. 1917 roku spod Kamieńca Podolskiego, a kierując się w kierunku Starokonstantynowa, czyli poprzez powiaty Kamieniecki, Uszycki, Mochylowski, Płoskirowski i Lityński, dokonał no, niebywałych pogromów. Niszczył absolutnie wszystko na swojej drodze. Czyli pałace, dwory, folwarki, ale także gorzelnie, fabryki. W ciągu tygodnia ci zbolszewizowani żołnierze rozgromili około 50 tego typu obiektów. Szacuje się, że od 23 września do 5 października, czyli proszę zobaczyć, że mówimy tak naprawdę o niespełna dwóch tygodniach, właśnie na Wołuniu Podolu, Gliwyszynie zniszczono około 200 majątków. Yy, jakby szokuje to, że w tak krótkim czasie yy, rewolucja bolszewicka była w stanie yy, można powiedzieć, zagrzać do tak niszczycielskiej działalności właśnie żołnierzy, któremu, którym dopomagało chłopstwo miejscowe, rusińskie, ukraińskie. I w tak krótkim czasie można było zniszczyć polską cywilizację, która była obecna na tych ziemiach od wieków. Jeszcze w dalszym, w, w, w dalszej kolejności przytoczę właśnie opisy tych pogromów, tego jak niszczono te wszystkie majątki. Tutaj bardzo istotną rolę pełnił dziennik kijowski. To była polska gazeta, polski dziennik wychodzący w Kijowie, bo trzeba wiedzieć, że w tamtym czasie Polacy, polska inteligencja w Kijowie, polskie mieszczaństwo szlachta stanowiło poważny odsetek ludności. Właśnie wychodziła polska gazeta, redagował ją Joachim Bartoszewicz, wybitny działacz narodowy. Obozu Narodowej Demokracji, i właśnie ów Dziennik Kijowski zawierał sobie taką rubrykę zatytułowaną Nasze Klęski. Rubryka ta zapisana drobnym drukiem, żeby pomieścić właśnie wszelkie opisy klęsk, pogromów, spalonych dworów. Pałaców, zarżniętych często w bestialski sposób bagnetami, przerżniętych piłom właścicieli, tak przez te zrewoltowane bandy żołnierskie, jak i przez bandy chłopskie, donosiła właśnie ta rubryka o tych naszych klęskach, tak? o tym wszystkim, co polski stan posiadania utracił w ostatnich dniach na Kijowszczyźnie, generalnie na także też na prawobrzeżnej Ukrainie, bo tam też oczywiście na ziemi kijowskiej to wszystko się działo. I Kozak-Szczucka też pisze, że te opisy były spokojne, pozbawione emocji, sensacji, po prostu takie kronikarskie. Tutaj spalono ten dwór, tam zniszczono ten pałac, tu zamordowano tych a tych właścicieli. Bardzo istotne jest to, jak wtedy zachowywali się polscy ziemianie, jesienią 1917 roku. Kozak Szczucka przytacza taki znamienny opis tego, jak polscy ziemianie podchodzili do ziemi, jak traktowali, jak, jak, jak w ogóle rozumieli ten etos ziemi. Tak stało rzeczy nie tylko u nas, ale na całym Wołniu, w chwili, gdy ci, co się jeszcze trzymali w swych dworach, Ci, co właśnie jeszcze przetrwali, kończyli spóźniony w tym roku wyjątkowo siewy. Bo ciekawa rzecz, ziemianie pola zasiali. Zasiali mimo wszystko. Zasiali tak jak w czasach najnormalniejszych. Z jedną z jednaką troską o dobre spulchnienie roli, o odpowiednią pogodę. Myślę, że nie można położyć ostatecznego nacisku na ten objaw. Tak prosty pozornie, a tak głęboki w swej treści. Owe siewy jesienne nie były bowiem wynikiem złudzenia. Nikt już wtedy się nie łudził, żeby dotrwać mógł do wiosny. Wiosny 1918 roku. Jednakże nie tylko zasiano o ziminy, ale wszędzie pozostawiono zasiewy wiosenny w spichlerzach. A przecież... Tak, łatwo byłoby to ziarno za wysoką cenę sprzedać i z gotówką w kieszeni uciec z płonącego domu, nie czekając aż dach runie na głowę. Doprawdy. Że było to proste i łatwe, a jednak nie przypominam sobie, bym słyszała o ziemianinie, który by w ten sposób postąpił. Przyczyna tej solidarności leżała w jednakowo mocnym, chociaż często nieświadomym poczuciu obowiązku obsiania ziemi, niezależnie od tego, komu plon przypadnie. Czyli mamy tutaj mm, opis, nie tylko tej działalności kulturowej, cywilizacyjnej polskiego ziemiaństwa, ale właśnie tego związku z ziemią, tego głębokiego, wpojonego w krew etosu y, uprawy roli, tej kultury rolnej, y, że mimo tych tragicznych wydarzeń ziemię obsiać, y, bo tego wymaga porządne, dobre jej gospodarowanie. Kolejnym y, bardzo tragicznym wydarzeniem tamtych dni. Y, był, była zbrodnia, której dopuścili się żołnierze również zrewoltowanego, zbolszewizowanego 264 pułku zapasowego. No, ten pułk składał się z ludzi z marginesu społecznego, przestępców, wyrzutków, często katorżników, którzy zostali wcieleni przymusowo do wojska. I właśnie ów Pułk 1 listopada 1917 roku dokonał pogromu w Sławucie. Sławuta, stary majątek książąt Sanguszków, właśnie z pałacem, z kościołem fundowanym przez ten książęcy ród, właśnie w podziemiach którego to kościoła były krypty rodowe. Właśnie w pałacu mieszkał już samotny starzec, Około 80-letni książę Roman Sanguszko. Owi zrewoltowani żołnierze podpalili pałac, zaczęli wielkie grabieże, paląc, niszcząc wszystko. Także w Sławucie była utrzymywana wielka statnina rasowych koni arabskich. Te konie rozpuszczono, one według relacji w takim przerażliwym,. Rozpierzchły się na wszystkie strony. Straszliwie potraktowano księcia Sanguszkę, jak opisuje się świadek tamtych wydarzeń, Elżbieta Rzeszczewska, która mieszkała wtedy w Sławucie. Siebaczów pod bronią miało być kilkuset. Wśród naigrywań, obelg przekleństw wszedł książę. Książę Roman Sanguszko z lekko przy przykłonioną głową i odmawiając szeptem słowa. Przed modlitwy. Dajcie mi trochę czasu na przygotowanie. Sprowadźcie księdza, prosił. Pochód był już przy uliczce prowadzącej do miasta. Znużony książę oparł się o mur, zażądał znów wody. Wtedy to jakiś żołdak zadał pierwszy cios księciu, który pochylił się na ziemię, rzekł, rzekłszy tylko: już dosyć. I pogrążył się znowu w modlitwie, nie przerywając jej pomimo dalszych uderzeń bagnetem i kolbą w piersi, w okolice serca i głowę, bez krzyku odsuwał lub wyciągał bagnety z ciała, od czego pociął sobie ręce. Jedną z nich ostrze przebiło na wylot, z górą trzydziestu ran doliczono się później. Znajdując się w pobliżu, nasi ludzie, na widok tej kaźni zasłaniali sobie oczy, uciekając z przerażeniem i przestano się pastwić dopiero nad trupem. Okaleczały zbroczone zwłoki, niesiono teraz zapoły od futra przez ulicę ponad Stawem do Kostnicy. No i właśnie tam w Kostnicy, dopiero bolszewicy, zostawili ciało księcia. Potem, oczywiście, udało się do Sławuty dotrzeć regularnemu wojsku, niezrewoltowanemu i właśnie potem ujawnić ten cały obraz zniszczeń, no ale już było za późno tak? to regularne wojsko huzarzy przybyli za późno tak? już pogrom się dokonał, książę Sanguszko został w bestialski sposób zamordowany, zaś jego pałac jego majątek, te wszystkie dobra kultury, bezcenne dobra kultury polskiej zostały bezpowrotnie zniszczone Innym przykładem tych grabieży jest sytuacja majątku Jana Pruszyńskiego, który mieszkał w Semerynkach. Jak opisywała Kozak Szczucka, był to nieszkodliwy dziwak, zbieracz, taki kolekcjoner, bibliofil. On uważany był za takiego właśnie troszeczkę dziwaka, ale nieszkodliwego. Nikt tam z tego chłopstwa mu póki co nic nie robił. No i on sobie w tym domu został, tak dobrodusznie ufając, że nic się nie stanie. I on, żegnając swój stary dom, brodził po kolana w strzępach całe życie zbieranej, pełnej białych kruków biblioteki. I patrzył, jak gromada dzieci wiejskich wśród krzyków i śmiechu tłukła markizy i pasterzy z saskiej porcelany. Kilkanaście bab, kłócąc się za wzięcie, ciało nożycami od dostrzeżenia owiec oryginalne gobeliny z XVI wieku przykrawając je na miarę łóżek, którym od dzisiaj miały służyć jako kapy i spluwały, pokazując sobie nagie ciała nimf. W, tym, w tej porzodze zniszczono właśnie także inne dobra kultury, bezcenne starodruki. To było porażające, że chłopstwo ruskie, ci żołnierze zrewoltowani niszczyli dla samego niszczenia. No tutaj był oczywiście ten aspekt właśnie, że coś starano się zagrabić, tutaj te gobeliny przerabiane na kapy Chłopskich chat czy jakieś inne sprzęty. Natomiast książki po prostu palono, urządzano z nich ogniska, meble, fortepiany, rąbano siekierami, urządzano potem wielkie ogniska. Niszczono, byle tylko zniszczyć. Nie miało to jakiegoś określonego celu przeznaczenia. Po prostu jedynym celem było zniszczenie, zauranie tego, co pańskie, co polskie, żeby nie został po tym żaden ślad. Hmm. Też interesujący przykład ze stycznia 1918 roku, wspomnienie Polsława Podchorskiego, polskiego ziemianina y, z ziemi hersońskiej, czyli de facto już z dzikich pól. Wspominał, y, jak postąpiono z jego majątkiem. Jego rodzinie udało się y, Pójść z życiem, ich nie zamordowano. Po, po prostu pozwolono chłop, pozwolili chłopstwu załadować na sanie. Doliczono, doliczył, że chłopstwo wiozło 12 sań załadowanych dobrami z dworu. Natomiast też opisuje ten pogrom. Przez całą noc palono ogniska w salonach i na dworze, podsycając je książkami z szaf bibliotecznych, rąbano i niszczono żywopłoty, kwiaty i rośliny w domu i cieplarni. Najgorsza katownia odbywała się w stajniach hodowlanych. W tym czasie większość klaczy zarodowych była już oźrebiona. Zwycięzcy bojownicy rewolucji rozbijali kolbami łuby źrebiąt, zabierając matki i wprzegając do swoich sań lub odjeżdżając konno z Tutaj nie tylko właśnie to już o czym wspominałem, czyli ogniska z y, książek, ale także no bestialstwo y, wobec y, zwierząt, y, pięknych rasowych koni, y, y, polscy ziemianie hodowali tam właśnie chociażby araby, ale także i inne, y, inne tutaj y, y, rasowe konie. Natomiast y, chłopstwo y, owszem, matki końskie wzięło po prostu. No, pewnie do pracy w polu, natomiast te źrebięcia postanowili ym, zabić. Nie miało takiegoś większego celu, ważne było, żeby niszczyć. Yy, oczywiście Podchorski miał wiele szczęścia, bo je, on jego rodzina uszła z życiem, natomiast yy, wielu, o czym właśnie donosił dziennik kijowski, tego szczęścia nie miało. Ym, co należy podkreślić? Yy, to nie było też tak, że y, tutaj polskie ziemiaństwo y, wszędzie było bezbronne. Na szczęście formowały się oddziały polskiej samoobrony, polskie oddziały partyzanckie. Tutaj takim najsłynniejszym był oddział Jaworczyków, y, oddział partyzancki Feliksa Jaworskiego. Kim był Feliks Jaworski? On był to polski szlachcic urodzony na Podolu w 1892 roku. Zdobył wykształcenie wojskowe, służył w armii. Rosyjski dosłu dosłużył się tam w I wojnie światowej stopnia porucznika. 7 kwietnia 1917 roku stanął na czele jako dowódca Polskiego Szturmowego Szwadronu Huzarów. I właśnie razem z tymi swoimi Huzarami yy, toczył walki ze zrewoltowanym chłopstwem w okolicach Płoskirowa. Yy, Płoskirów, czyli Podole, Obecnie miasto przemianowane na współczesnej Ukrainie na Chmielnicki. Jak opisuje Kozak Szczucka, hrabia Józef Potocki zawarł układ z Jaworskim, aby przybył do jego dóbr i tam ochraniał jego dobra, ale także i dobra okolicznych ziemian. Pisze tak, Kozak Szczucka. Nie potrafiłabym dziś sobie przypomnieć, kto pierwszy i skąd przywiózł nam wiadomość o przybyciu do Płoskirowa polskiego oddziału partyzanckiego dowodzonego przez Feliksa Jaworskiego, syna obywatela z okolic Kamieńca. Pamiętam tylko, że w ślad za tą pierwszą wiadomością jak ptactwo na wiosnę sypnęły się dalsze, radosne, pospieszne, odbijające od tła ogólnego rozpaczy i przygnębienia. Nazwisko Jaworskiego do niedawna nikomu nieznane i nic nie mówiące, zaczęło nagle rosnąć, rozbrz rozbrzmiewać i nabierać specjalnego dźwięku, z jakim przez dwa lata następne każdy mieszkaniec Wołunia miał wymawiać słowa Jaworski i Jaworczycy. Jaworski powstrzymał w sześciu miejscach pogrom. Jaworski rozbił dwie bandy chłopów. Jaworski pomógł wyjechać z rzeczami i dobytkiem dziesięciu rodzinom. Jaworski ocalił życie tamtym. Zwrócił inwentarz zagrabiony tym. Jaworski na strasznym podolu, wśród całej pełni chłopskiego powstania, ratuje polskie rodziny. Wszystko to było tak nagłe i niespodziewane, że aż niewiarygodne, zakrawiające na bajkę. W dalszym jednak ciągu dowiedzieliśmy się z największą radością, że ów partyzancki oddział przyszedł w nasze strony na mocy osobistej umowy młodego dowódcy z właścicielem Antonin, hrabi hrabią Józefem Potockim. I że stający chwilowo rowie szwadron ma w najbliższym czasie przejść na stałe do Antonin, dokąd jeden pluton już został wysłany. Porucznik Feliks Jaworski ze swoim oddziałem, tak jak tutaj widzimy po opisie kosak-sztuckiej, no niebywale się zasłużył. Pośród morza, tej pożogi chłopskiego powstania, tych płonących zgliszcz polskich dworów, tego ludobójstwa, które wtedy się dokonywało, on był tą nadzieją, która w wielu wypadkach stanowiła o przeżyciu dla polskich ziemian. W styczniu 1918 roku szwadron Jaworczyków wszedł w skład formowanego 3. Korpusu Polskiego. Potem w, w dalszych kolejach dziejowych, gdy wiadomo, mamy już Niemców na tamtym terenie, i, i, I ten cały układ się jeszcze bardziej przemodelowuje. Jest kwestia tego, że jest proklamowana niepodległość państwa ukraińskiego tam na środkowej Ukrainie. Jaworski działa dalej, walczy z Bolszewikami, potem jest jego piękna karta w wojnie polsko-bolszewickiej, ale to jest oczywiście już odrębna historia. Natomiast właśnie w tym czasie, roku 17, jeśli nie roku 17, zaznaczył się jako obrońca polskich ziemian przed zrewoltowanym chłopstwem rusińskim, ukraińskim na tych kresach Podola i Wołynia. Wydaje się, że trzeba wspomnieć jeszcze o memoriale, jaki został przygotowany, przez polskich ziemian, polskich no, działaczy politycznych ym, z tamtych terenów, mianowicie Stanisław Horwat, który przewodniczył stronnictwu Pracy Narodowej na Rusi. No, było to stronnictwo założone właśnie po rewolucji lutowej zrzeszające polskich ziemian terenów prawobrzeżnej Ukrainy. Według raportu, jaki przygotowali w formie memoriału złożonego dla Rady Regencyjnej z Warszawy, do, tylko do marca 1918 roku zostało zniszczone niestety aż 85% dworów i folwarków na tamtym terenie to właśnie pokazuje, bo na szczęście właśnie udało się to jakoś podsumować. Tutaj ten dziennik kijowski, o którym wspominałem, właśnie te szacunki, memoriał, udało się to jakoś podsumować, no to pokazuje właśnie skalę tych zniszczeń, 85%. Należy też wspomnieć o dziele Antoniego Urbańskiego, który już po pierwszej wojnie światowej po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, po ym, tak naprawdę ym, uspokojeniu się y, sytuacji, już w niepodległej Polsce w latach dwudziestych wydał y, serię książek. Tutaj podam tytuły: Z czarnego szlaku i tamtych rubieży, podzwonne na zgliszczach Litwy i Rusi, memento kresowe i y, pro memoria. W tych dziełach po prostu spisywał po kolei każdy dwór, każdy pałac, każdy majątek, opisując jego historię, to jakie tam dobra kultury się znajdowały, no i właśnie dopisując ten epilog, pisząc. Ten pałac został spalony, rozgromiony wtedy, tamten w innym dniu, właściciel zamordowany, często w bestialski sposób. Jak on w tym dziele promemoria wydanym w 1929 roku w Warszawie jakby definiował to rozgromienie. Dwór rozgromiony to znaczy, że bolszewicka zaraza pastwiła się nad biednym, drogim dworem. Nieprzeliczone mrowie żołdactwa i chłopów, wyjąc i klnąc, wpada do domu i poczyna się orgia, szalony zamęt, ruinacja. Wnet wszystkie pokoje są zapchane gawiedzią i tłuszczą. Rozlega się wycie drabów, mochylników i straszny łomot wyrzu wywracanych mebli, zbitego szkła ściąganego z firankami gzymsu. W plugawych rękach coraz więcej grabionych i wynoszonych rzeczy. Pijany cuchnący motłoch jedne rzeczy grabie, inne kuje bagnetami i rąbie. Mrowie pastwi się nad pamiątkami. Wnet wszystko zdeptane i splugawione. Zostają szkielety budynków podobne do osmalonych trupów. Wśród Pogorzeli i zwalisk nocą snują mary wszystko sprofanowane, sponiewierane. A ileż razy gospodarze domów, co strzegli swych kątów do ostatka, zostali przez tę tuszczę zabici, zmasakrowani. Na koniec wspomnę jeszcze o innych dwóch interesujących dziełach z tamtego okresu, właśnie z lat dwudziestych, bo mówiliśmy tutaj o Zofii Kosakszczuckiej i o jej fundamentalnej porządze, najbardziej znanym dziele opisującym tamte wydarzenia, ale równie interesujące są dwa inne dzieła Elżbiety Dorożyńskiej z Zalewskich pod tytułem Na ostatniej placówce. Dziennik z życia wsi podolskiej w latach 1917-1921 oraz y, szczególnie istotna y, Marii Dunin-Kozickiej Burza od wschodu. Wspomnienia z Kijowszczyzny 1918-1921. Dlatego podkreślam, ponieważ y, w 1925 roku Międzynarodowa Komisja Współpracy Intelektualnej przy Lidze Narodów w Genewie y, właśnie dzieło Dunin kozicki umieściła na liście najwybitniejszych polskich dzieł w tamtym roku. I rzeczywiście Dunin Korzycka również w bardzo zajmujący sposób opisuje to, co stało się jej udziałem, udziałem jej środowiska, jej pokolenia, właśnie polskich ziemian na tamtych terenach w roku 1917, 1918, 1919. Generalnie ci, którym udało się przeżyć, uciekali, jak to będzie kozak ku swoim, znaczy ku Polsce centralnej na zachód w roku 1918-19. Bo wiadomo, że później wskutek wojny polsko-bolszewickiej i traktatu ryskiego większość tych ziem, o których mówiliśmy, czyli właśnie Sławuta, Nowosielica, Starokonstantynów i tak dalej, i tak dalej, puskilów, one zostaną już po wschodniej stronie w Związku Sowieckim, więc nawet gdyby ci ziemianie chcieli odbudować swoje majątki, no to już nie mogli tego zrobić, bo po prostu zostało to w Związku Sowieckim. Często ci ludzie no, zostali z niczym. Kiedyś. Bogaci, żyjący na wysokim poziomie materialnym, teraz byli zdani na łaskę jakichś dalszych krewnych, a jeśli takowych w Polsce Centralnej nie posiadali, no to prowadzili egzystencję bardzo ubogą, tęskniąc, wzdychając do tych utraconych swoich ziem, które przecież tak bardzo kochali, i jakoś kultywując te bolesne wydarzenia. Organizując się w różne zrzeszenia, stowarzyszenia właśnie uchodźców, uciekinierów z tamtych terenów. Wydaje mi się, że właśnie istotne jest, aby gdy mówimy o wojnie polsko-bolszewickiej, także uwzględniać te wydarzenia z roku 1917 i 1918, gdyż tak naprawdę właśnie polskie ziemiaństwo było Pierwszą grupą narodu polskiego, która w bolesny, brutalny sposób doświadczyła na sobie, często oddając życie, szału rewolucji, tej czerwonej zarazy bolszewickiego szału, który potem rozleje się, zaleje Polskę w roku 1920. Bardzo dziękuję za uwagę.